Mądry drwal. Dawno, dawno temu, kiedy wiele zwierząt było jeszcze bardzo podobnych do siebie, żył sobie pewien niedźwiedź. Miał on bardzo długi, puszysty, podobny do lisiego ogon. Niedźwiedź ten rozsmakował się w miodzie. Gdy zobaczył tylko dziuplę, właził na drzewo i raczył się pysznym miotkiem, pusztosząc pszczele gniazdo. Pszczoły próbowały urządlić rabusia, lecz długie, kosmate futro chroniło go przed ich atakami. Do tego niedźwiedź swoim puszystym ogonem skutecznie odganiał owady. Pewnego razu szedł przez las drwal. Zobaczył, że niedźwiedź grabi pszczelom dziuplę i pomyślał: ach ty krzywołapy rabusiu, wdrapię się na drzewo i potraktuję cię toporem. Wspiął się na drzewo, zamachnął toporem i trafił prosto w długi niedźwiedzi ogon. I tak oto zwierzę już na zawsze straciło puszystą kitę. Niedźwiedź zaryczał, zeskoczył z drzewa i skrył się w leśnej gęstwinie. A drwal naprawił gniazdo pszczół, uporządkował miodowe plastry i zjadł nieco miodu i poszedł do domu. Zdziwiły się pszczoły, że drwal nie zabrał im tych pyszności. Królowa posłała za nim kilka robotnic, by dowiedziały się, skąd jego dobroć i dlaczego zostawił miód. Pszczoły dogoniły drwala, a on im powiedział: gdybym wszystko zjadł, zimą umarłybyście z głodu, a wówczas nie miałby kto zapylać kwiatów i ja także zostałbym z niczym. Pszczoły przekazały królowej mądrą odpowiedź drwala. Przekonawszy się o jego dobrych zamiarach, pszczeli ród udał się do niego z prośbą: drwalu, weź nas do siebie, a my w zamian będziemy zbierać dużo miodu. Nie tylko dla siebie, ale by i tobie wystarczyło. Drwal przystał na tę propozycję. Zbudował dla pszczół wielki i piękny ul, a one zaczęły zbierać dla niego miód. Od tej pory roztropne pszczoły mieszkają u ludzi, karmiąc ich pysznym i zdrowym miodem. A te, które postanowiły zostać w lesie, wciąż muszą bronić się przed niedźwiedziem.